Partnerem kanału jest Betfan, legalny polski bookmacher. Z kodem FOOTBREAK pierwszy zakład do 100 zł bez ryzyka. W przypadku przegranej siano wraca na konto główne. Pod koniec 1999 roku równorzędnych kandydatów na selekcjonerów polskiej reprezentacji było dwóch: Jerzy Engel i Franciszek Smuda. I choć media stały bardziej po stronie tego drugiego, miał on podpisany kontrakt z Legią, a mimo zapewnień z jego strony, że pogodzi obowiązki klubowe z pracą na rzecz kadry, dla władz Polskiego Związku Piłki Nożnej nie było to rozwiązanie do zaakceptowania. Został więc Engel. Już na początku zapowiadał, że nie stać nas na miejsce w czołówce, ale awans na mistrzostwa w 2002 jest jak najbardziej realnym celem i nie widzi innej opcji. Kiedy obejmowałem te posady, powtarzano mi, że u nas nie ma dobrych piłkarzy. Moim zdaniem tacy w Polsce są. Trzeba było dać im szansę, a oni musieli w to uwierzyć. Od początku przyjęliśmy strategię nastawioną na awans. Nie myślałem o czarnym scenariuszu, po prostu wierzyłem w ten sukces. Jesienią 2001 roku nasza kadra była pierwszą drużyną z Europy, która zapewniła sobie awans na mundial w Korei i Japonii. Ostatni raz na dużej imprezie reprezentacja kraju pojawiła się 16 lat wcześniej. Emocje były więc ogromne, podobnie jak oczekiwania. Tym bardziej, że zespół Jerzego Engela był w stanie rozegrać 13 meczów bez porażki. Leszek Jezierski, który nie słynie ze zbyt częstego wygłaszania pochlebnych opinii, dokonania Engela podsumował słowami: za to, co zrobił, należy mu się wielkie uznanie. Gdyby tak prześwietlić każdego z tych zawodników z osobna, okazałoby się, że prawie do każdego z nich można mieć jakieś zastrzeżenia. Tymczasem jako całość pod wodzą Engela stworzyli znakomity kolektyw. Ten awans to jest nieprawdopodobne osiągnięcie. Gwiazdą swojej kadry selekcjoner chciał uczynić Emanuela Olisadebe, trochę nieśmiałego, czarnoskórego gracza nigeryjskiego pochodzenia, którego kilka lat wcześniej ściągnął do Polonii Warszawa. Olisadebe pod względem piłkarskim błyskawicznie odnalazł się w kadrze. Już podczas debiutanckiego spotkania z orzełkiem na piersi przyczynił się do remisu z Rumunią, a w pierwszym meczu eliminacji do siatki trafiał dwukrotnie. Przyjęto go więc niezwykle entuzjastycznie. Zresztą nie tylko w kraju zwracał uwagę. Znalazł się na liście 50 najlepszych zawodników świata według France Football, którzy mieli powalczyć o złotą piłkę. Im lepiej szło naszej kadrze w eliminacjach, tym częściej dochodziło do znanego dobrze wszystkim kibicom tak zwanego pompowania balonika. W pewnym momencie piłkarzy traktowano jak bohaterów, wręcz gloryfikowano. Mogło się wydawać, że jedziemy walczyć o złoto, choć przecież tak niedawno zakwalifikowanie się na turniej miało być uznane za ogromny sukces. Bardzo dobrze historię naszej kadry na tamtym mundialu przedstawia film dokumentalny autorstwa Tomasza Smokowskiego pod tytułem W kadrze Korea 2002. Niedługo przed rozpoczęciem rozgrywek reprezentacja grała sparing z Irlandią Północną. Bez większych przeszkód zwyciężyli 4-1. Dziennikarze z Korei Południowej, która miała być pierwszym przeciwnikiem kadry na mundialu, pytali wtedy, jak to możliwe, żeby zdobyć tyle bramek podczas jednego meczu. Jak oni to robią? Było oczywiste, że to właśnie Polacy są faworytami w tym spotkaniu. Jeszcze przed startem pojedynku miała miejsce jedna z historii z mistrzostw, wartych opowiedzenia w ramach ciekawostki. Doszło do małej afery ze strojami. Dwa dni przed pierwszym meczem, kiedy wszyscy emocjonowali się spotkaniem, okazało się, że nasi gracze mogą nie mieć w czym wystąpić. Wpłynął na to przepis wprowadzony w ostatniej chwili przez FIFA, według którego nazwiska na koszulkach nie mogły zawierać znaków charakterystycznych dla języka, z którego się wywodzą. Reprezentacja pojechała do Azji z trykotami, w których występowali w ostatnich meczach towarzyskich, a które nie spełniały nowych kryteriów. Puma w ekspresowym tempie stworzyła nowe stroje. Do końca jednak nie było wiadomo, czy zdążą dotrzeć na czas. Powstał nawet alternatywny plan zakładający zamalowanie białym sprayem niepotrzebnych elementów. Na szczęście wszystko się udało i pudła z koszulkami dotarły w odpowiednim momencie. Piotr Cichecki, przedstawiciel Pumy, nastawiony równie pozytywnie jak trener, działacze czy kibice, z optymizmem mówił wtedy: wszyscy dostali po 7 kompletów. Liczę się bowiem z tym, że rozegrają w Azji 7 meczów. Interesujące jest też to, że w meczu z Koreą polska kadra zagrała z polskimi znakami. W
Wpłynął na to fakt, że Szwedzi i Słoweńcy nie zamierzali trzymać się nowego przepisu. Niestety, jak wszyscy wiemy, nowe komplety za bardzo się podczas mundialu nie przydały. Przed spotkaniem z Koreą polski sztab, jak i działacze postanowili obstawić wynik tego meczu, oczywiście dla zabawy. Każdy z typujących wrzucał do puli $100. Brało w tym udział 17 osób. Ten, kto wygra, miał stawiać bankiet. Michał Listkiewicz żartował wtedy, że wydadzą wszystko, bo hotel jest drogi. Nikt z grających nie postawił na przegraną. Nikt nie wierzył w taki obrót sprawy. Na chwilę przed pierwszymi rozgrywkami trener Engel wydawał się być bardzo spokojny. Pewny swojej drużyny i przyjętej taktyki. Mówił wtedy: trener musi mieć otwartą głowę, luz i spokój. Teraz po tych wszystkich przygotowaniach jesteśmy już jak klocki Lego. Jeden idealnie pasuje do drugiego. Wspaniale go uzupełnia, a razem tworzy piękną całość. Mam dwie marynarki, a w kieszeniach dwa składy. Którą założę, ten skład zagra. Wiara w sukces wśród kibiców była ogromna. Choć tak naprawdę tym samym sukcesem był już awans. I tak warto patrzeć na tamtą kadrę. Pierwsze spotkanie przyciągnęło rekordową liczbę osób przed telewizory, ponieważ aż 8 milionów widzów. Wbrew przewidywaniom i odwrotnie do oczekiwań, zaczęło się od porażki z Koreańczykami. Udało się zakończyć na 0-2. Choć patrząc na to, co działo się na boisku, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby polska ekipa straciła więcej bramek. I choć wystartowali całkiem nieźle, po kwadransie zaczęło być ciężko. Co ciekawe, przegrywali większość pojedynków w powietrzu z graczami niższymi o głowę. Kreowany na przyszłą gwiazdę mundialu Olisadebe, jakby zgasł. A Tomasz Wałdoch, który wtedy w Schalke pełnił rolę kapitana, popełniał fatalne błędy w defensywie. Mimo przegranej nie tracono wiary w sukces. W końcu to był dopiero pierwszy mecz. Tyle, że dalej czekała Portugalia z takimi graczami jak Luis Figo czy Rui Costa w składzie. Optymistyczne podejście nie opuszczało jednak choćby prezesa PZPN, Michała Listkiewicza, który uspokajał kibiców słowami: nie przejmujemy się. Przecież mamy tyle samo punktów co Francja i inne sławne drużyny. Przyczyn porażki doszukiwano się właściwie wszędzie. Choćby po to, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość, ale i pewnie po to, żeby nakręcanie atmosfery przed mundialem nie wydawało się absurdalne i niezasadne. Jednego z powodów upatrywano w zakwaterowaniu. Delegacja PZPN-u wybrała ośrodek Samsunga w Daejeon. Klimat był tam porównywalny do tego, z którym zawodnicy mogli mieć styczność na co dzień. Jednak zupełnie inny niż panujący w mieście Busan, w którym rozgrywali pierwszy mecz. Gracze rzadko opuszczali swoją bazę. Krążą plotki, że zarówno szkoleniowiec, jak i jego zwierzchnicy obawiali się, że szpiedzy rywala mogliby nagrywać treningi kadry z dachów budynków. Mówiło się też, że Polakom nie pomógł ogromny hałas powodowany przez koreańskich kibiców, którzy wręcz żyli turniejem. Doping był tak silny, że zdawał się peszyć naszych graczy. Nadszedł dzień starcia z Portugalią. Marzenie o wyjściu z grupy ostatecznie pogrzebał Pedro Pauleta, zdobywając hat-tricka, wręcz ośmieszając obronę naszej kadry. Jerzy Dudek, który w zasadzie z reprezentacji radził sobie trochę lepiej niż reszta, nie miał z nim szans. Defensywa zdawała się nie istnieć. W 88 minucie drużynę dobił Rui Costa, doprowadzając do wyniku 4-0 dla swojego zespołu. Bilans był tragiczny. Dwa mecze, 0 zdobytych goli, 6 straconych. Intensywnie pompowany balonik został przebity. Wtedy to Kazimierz Górski zadał Jerzemu Engelowi wiele znaczące pytanie. Jeżeli było tak dobrze, to dlaczego było tak źle? Ostatni mecz przeciwko USA to już słynna gra o honor. Selekcjoner postawił na skład oparty na graczach rezerwowych. Krytykowano go jeszcze przed spotkaniem, zakładając, że w ten sposób skazuje nas na porażkę. Stało się jednak inaczej. Już w trzeciej minucie do siatki w końcu trafił Olisadebe. Kolejne bramki zdobywali Paweł Kryczałowicz i Marcin Żewłakow. Skończyło się wynikiem 3-1. Niektórzy kibice pocieszali się wynikiem Francuzów, którzy ostatecznie też nie wyszli z grupy. Zdobyli zaledwie jeden punkt po bezbramkowym remisie z Urugwajem. Patrząc z tej perspektywy, faktycznie byliśmy lepsi. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej Emmanuel Olisadebe porażkę na mundialu podsumował słowami: przegraliśmy, bo każdy w polskiej reprezentacji realizował własne cele. Skutkiem były kłótnie i kompletny chaos. Wszystko zrujnowaliśmy. Tomasz Hajto, któremu wytykano sporo błędów podczas spotkania z Portugalią, na długo po zakończeniu turnieju mówił: wydaje mi się, że potencjał mieliśmy większy. Człowiek jest mądrzejszy z perspektywy czasu. Przede wszystkim za bardzo zwariowaliśmy. Myśleliśmy, że już jesteśmy mistrzami świata,
a to nie była prawda. Byliśmy wyrobnikami, którzy do wszystkiego musieli dochodzić ciężką pracą. Zabrakło nam doświadczenia. Nie wiedzieliśmy, jak się przygotować do takiej imprezy. Osobiście trafiłem na mundial z najgorszą formą, co mi się wcześniej w kadrze nie zdarzało. Przed mistrzostwami przez długi czas utrzymywałem wysoką dyspozycję. Kiedy myślę o Korei, jestem zły sam na siebie. Jestem chyba jedynym, który na 1000000% może powiedzieć, że daliśmy ciała i mogliśmy ugrać znacznie więcej. Mówi się, że błędem selekcjonera był brak powołania Tomasza Iwana, który w tamtym momencie dla kadry był ważnym elementem. Fakt, że nie zmieścił się w kadrze, zabolał jej piłkarskich liderów. Sam selekcjoner po czasie przyznał. Nie jest to rzecz, do której chciałbym wracać, ale dziś wiem, że Tomek powinien jechać na mundial. Mimo porażki, Jerzy Engel widzi pozytywne strony prowadzonej przez niego drużyny. Myśmy byli reprezentacją, która zrobiła dla polskiej piłki coś niesamowitego. To my przełamaliśmy niemoc, jaka przez 16 lat ciążyła nad naszym futbolem. Z wielkim sentymentem wspominam tamte czasy. Udało nam się stworzyć ekipę, która awansowała na Mistrzostwa Świata we wspaniałym stylu. Od tamtego czasu w miarę regularnie występujemy na wielkich imprezach. Tamtą reprezentację trzeba uznać za fundament tego, co było później. I chyba właśnie tak warto postrzegać tamten moment. Występ Polaków na mundialu nie był wtedy wielką kompromitacją. Zostały zawiedzione nadzieje na sukces, większy niż ten, na który realnie było stać naszą kadrę. A wszystko spowodowane wygórowanymi oczekiwaniami. No i tak to wyglądało w tym 2002 roku, jeśli chodzi o mundial z udziałem reprezentacji Polski. Z mojej strony byłoby to tyle, ja wam tylko jeszcze przypominam, że mecze piłkarskie cały czas możecie obstawiać na stronie betfan.pl, a przy wpisaniu kodu FOOTBREAK podczas rejestracji otrzymujecie zakład bez ryzyka do 100 zł i w przypadku, gdy pierwszy kupon wam nie wejdzie, to kwota jest zwracana na konto główne. Wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie na ich stronie. I co, więcej czasu wam już nie zabieram, jeszcze tylko mogę powiedzieć, żebyście wbijali na moją grupę na Facebooku, na Instagrama, tam jest naprawdę wiele ciekawych rzeczy dla miłośników piłki nożnej. Trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia.